Okres wiosenny to czas, w którym częściej jemy na mieście, robimy grilla i pijemy alkohol. Wszystkie te czynniki są niezwykle szkodliwe dla naszej wątroby, dlatego tak ważne jest jej wspomaganie w codziennym funkcjonowaniu. Aby oczyścić wątrobę, konieczne jest wyeliminowanie szkodliwych czynników przynajmniej na kilka dni w miesiącu i wprowadzenie do diety produktów, które oczyszczają i wspomagają pracę tego narządku. Hasz zioła.w. W walce o zdrowie wątroby warto wykorzystać bardzo zdrowe zioła: rozmaryn, szałwia, oregano, curry, kumin. Hasz szpinak.w. W szpinaku znajduje się wiele antyoksydantów i substancji, które sprawiają, że wątroba sprawniej funkcjonuje. Hasz woda. Do usuwania toksyn z organizmu niezbędna jest odpowiednia ilość wody. W cieplejsze dni warto pić nawet 2,5 litra wody niegazowanej. Hasz migdały. Migdały są doskonałym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych oraz witaminy E, które zapobiegają otłuszczaniu się wątroby. Hasz banany. Owoce te są świetnym źródłem węglowodanów, dlatego nadają się na drugie śniadanie. Dodatkowo zawierają sporo magnezu i potasu. Warto po nie sięgać, ponieważ przyspieszają usuwanie z organizmu metali ciężkich. Hasz brokuły. Najlepiej na naszą wątrobę działają brokuły. Oczyszczają wątrobę z toksyn i zapobiegają otłuszczeniu. Hasz zielona herbata. Zielona herbata niezwykle skutecznie oczyszcza wątrobę i cały organizm z toksyn. Dodatkowo zawiera silne przeciwutleniacze, które odmładzają i zapobiegają powstawaniu nowotworów. Hasz płatki owsiane. Płatki owsiane zawierają bardzo dużo błonnika, który wspomaga oczyszczanie jelit, a to z kolei doskonale wpływa na oczyszczanie wątroby.